Witamy, witamy wszystkich, którzy szukają odpowiedzi na pytania z ekosystemu CryptoBros. Jeżeli byście nas zapytali, jaki jeden projekt byśmy polecali i dlaczego, to byłby to Oasis Labs. Jest to projekt, który ma zarąbiście dobrą drużynę i bardzo dobre wsparcie. Poza tym technologia, jaką budują, a budują już ją od wielu lat, jest bardzo dobra, jest to takie trochę Polkadot pomieszane z prywatnością. Mają też Instant Finality, co jest dobre dla DeFi i gier. A właśnie na grach, metaversach i DeFi skupiają się w tym właśnie blockchain. Dlaczego również Oasis? Ponieważ tworzą oni nowe, że tak powiem, standardy, jak tokenizing data, parallel smart contract layers. Mają w drużynie ludzi z MIT, ludzi z Amazona, ludzi z Google, także nawet z Goldman Sachs. Także drużyna super się uzupełnia i ten token bardzo spadł właśnie w tym spadku. Wcześniej polecaliśmy go kupować, polecaliśmy tylko na nim farmować, ale teraz już nawet jest to dobre wejście, jeśli chodzi o inwestycje, bo market cap tego właśnie blockchainu, Rose się nazywa token, Oasis Network, to 232 miliony. Jak ktoś jest poniżej 500 000 000, to już jesteśmy zainteresowani. Jest to, popatrzcie, w tym momencie cena zaledwie 2 razy wyższa niż all time low. Czyli jest to bardzo dobre wejście w ten projekt. Co jeszcze? No, można farmować. Oczywiście mówiliśmy Wam, że możecie wejść na Oasis. Trochę jest kłopotów, żeby się tam dostać, ale jak postudujecie, to musicie przenieść na portfel Oasis. Później tam w portfelu Oasis jest, jak można przejść na ten ich Emerald Chain i z tego Emerald Chain można normalnie działać już w Metamasku. Ale kto chce, to zrobi. No więc w tym momencie dostajecie 325% sfarmowania na Valiswap i Oasis tokenie, co daje Wam 3000% rocznie, czyli Wasze 1000. Jeżeli tak będziecie codziennie dodawać to, co się wyfarmuje, cały czas dodawać do płynności, to Wasz 1000 zamieni się w 30 tysięcy po roku. Więc to jest super rozwiązanie na rynek niedźwiedzia, gdzie wszystko spada lub się nie rusza. Bo wiadomo, jak będziecie wszędzie kupować, to w końcu się Wam pieniądze skończą. A jak będziecie tutaj kupować i to, co zarobicie na dodawaniu płynności między DEX-em a blockchainem, możecie dalej dodawać do siebie, a jak zmniejszą wypłaty, to wiadomo, możecie wtedy wrzucić jakieś inne projekty. Także polecamy przejrzeć Oasis, no bo jest to w miarę bezpieczny, bardzo dobrze rozwijany ekosystem. Tutaj macie, ktoś wspiera Polychain, A16Z, czyli Andreessen Horowitz i Pantera. Pozdrawiamy.